Witam Was serdecznie w 10. odcinku Astroniki. 5 marca 1794 roku urodził się Jacques Babinet, francuski matematyk, fizyk oraz astronom. Zasłynął z odkryć w dziedzinie optyki. Wiele z jego wynalazków jest używanych przez nas każdego dnia, jak na przykład światłowód, który działa dzięki zjawisku całkowitego zewnętrznego odbicia światła. Babinet w swoich badaniach skupiał się na wieńcach księżycowych i słonecznych. Zajmował się również polaryzacją światła. Był znanym popularyzatorem nauki. Na jego wykłady przychodziły tłumy ludzi, ponieważ przemawiał on prostym językiem i sam stwierdził, że naukowcy muszą dzielić się swoimi osiągnięciami z publicznością. 5 marca 1978 roku sonda Voyager 1 przeleciała najbliżej Jowisza i znalazła się około 350 tysięcy kilometrów od gazowego giganta. Tego samego dnia sonda minęła wszystkie jego główne księżyce, zwane galileuszowymi. W trakcie tego przelotu odkryto pierścienie Jowisza oraz pierwsze dowody na aktywny wulkanizm poza Ziemią, jak również zbadano atmosferę i magnetosferę planety. Przelot Voyagera obok Jowisza miał również na celu wykorzystanie asysty grawitacyjnej do zwiększenia prędkości sondy. W tej chwili sonda Voyager 1 znajduje się w przestrzeni międzygwiezdnej i jest najbardziej oddalonym od Ziemi obiektem wysłanym z naszej planety. Do sondy Voyager 1 będziemy wielokrotnie jeszcze powracać, więc oglądajcie kolejne odcinki. 6 marca 1787 roku urodził się Józef Fraunhofer, niemiecki naukowiec i astronom. Wynalazł on spektroskop, dzięki któremu możemy badać odległe gwiazdy pomimo braku możliwości obserwacji ich powierzchni, wykorzystując jedynie samo światło gwiazdy i analizując poszczególne widma światła. W taki sposób dowiedzieliśmy się, że gwiazdy składają się z tych samych pierwiastków, co znana nam materia na Ziemi. Oprócz tego Fraunhofer m.in. opisał dyfrakcję i zbadał widmo świetlne Słońca. Dzięki liniom Fraunhofera możliwe stało się odkrycie helu na Słońcu w roku 1868 przez Normana Lockyera i Edwarda Franklanda. Badania niemieckiego naukowca położyły podwaliny pod badania odległych obiektów, a obecne metody są na dobrą sprawę rozwinięciem odkryć Fraunhofera. 6 marca 1938 roku urodziła się Walentina Tiereszkowa, Rosjanka, pierwsza kobieta w kosmosie. Zainspirowana lotem Gagarina napisała list do dowództwa radzieckich wojsk, w którym zaznaczyła, że chciałaby, tak jak on, kiedyś polecieć w kosmos. Radziecka propaganda stwierdziła, że wysłanie kobiety w lot dookoła Ziemi będzie doskonałym pomysłem i Tiereszkową dodano do listy 5 potencjalnych kandydatek do lotu kosmicznego. Sama Tiereszkowa jako sekretarz Komsomolu, czyli komunistycznej młodzieżówki, była dla ZSRR świetnym kandydatem i ostatecznie została wytypowana do lotu Wostok 6. Oczywiście w trakcie lotu sama kosmonautka wychwalała jedyną właściwą władzę oraz dziękowała partii, jednak samo to, że pierwsza kobieta poleciała w kosmos dzięki ZSRR, było niezaprzeczalnym faktem. Na kolejny lot kobiety trzeba było poczekać aż 19 lat, a jego bohaterką była również obywatelka Związku Radzieckiego. Po swoim krótkim dwudniowym locie Walentina Tiereszkowa stała się propagandową maskotką rządu. Jeździła po wielu państwach i odwiedzała kongresy kobiet. Była inspiracją i przykładem dla wielu kobiet, że luty w kosmos nie są domeną tylko mężczyzn. Podczas swoich 70. urodzin stwierdziła, że chciałaby polecieć na Marsa, pomimo świadomości, że byłaby to w danym momencie misja w jedną stronę, bez możliwości powrotu. 7 marca 1960 roku powstał WWS-1, czyli pierwszy zespół kosmonautów radzieckich. Skrót WWS oznaczał Wojskowe Siły Powietrzne, a sami kandydaci byli rekrutowani spośród wojskowych pilotów. Jednym z wymogów co do kandydatów był wzrost 170 do 175 cm oraz waga 70 do 75 kg. Było to uwarunkowane małymi rozmiarami kabiny. Pierwsza grupa kosmonautów liczyła 12 osób, wśród nich był m.in. Jurij Gagarin. Większość z nich odbyła choć jeden lot w kosmos, choć kilku przyszłych kosmonautów zostało wydalonych za problemy z dyscypliną, m.in. awantury po pijaku, a Walentyn Bondarenko zginął w komorze próżniowej na skutek pożaru spowodowanego jego błędem. 7 marca 2009 roku rozpoczęła się misja kosmicznego teleskopu Keplera. Teleskopu umieszczonego na orbicie heliocentrycznej, którego celem jest poszukiwanie planet pozasłonecznych.
Chociaż teleskop Keplera jest inicjatywą NASA, to dane przez niego pozyskiwane są opracowywane przez ludzi z całego świata. Do tej pory dzięki kosmicznemu teleskopowi Keplera odkryto prawie 3800 planet. Aktualnie prowadzi się misję K2. Misja K1 została przerwana przez awarię 2 z 4 kół zamachowych zamontowanych na pokładzie. Naukowcom udało się ustabilizować teleskop, jednak obserwowany przez Keplera obszar nieba został zmieniony. Sam teleskop posiada lustro o aperturze 0,95 metra i kamerę CCD o największej rozdzielczości wyniesionej w przestrzeń kosmiczną, wynoszącą 95 milionów pikseli. 8 marca 1618 roku niemiecki astronom Johannes Kepler odkrył zasadę znaną obecnie jako trzecie prawo Keplera. Mówi ono, że stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca oraz trzeciej potęgi średniej długości promienia jej orbity jest dla planet w Układzie Słonecznym wielkością stałą. Data ta została podana przez samego astronoma jako moment sformułowania tej zasady, jednak Kepler nie przedstawił stojącego za nią rozumowania. Potrzebne były następne lata, aby odkryć, że ma to związek z faktem, że siła grawitacji maleje wraz z kwadratem odległości między ciałami. Uczeni, tacy jak Kepler czy Galileusz, uważali bowiem, że siła przyciągania między Słońcem a planetami jest niezależna od ich wzajemnej odległości. Sam Johannes Kepler żył w latach 1571-1630. Jest autorem słynnych trzech praw Keplera, mówiących o ruchach planet w Układzie Słonecznym. Jest bez wątpienia ważną postacią w historii astronomii. Jego imieniem nazwanych jest wiele instytucji, krater księżycowy, asteroida czy aparatura naukowa. Do postaci Keplera wrócimy jeszcze w kolejnych odcinkach Astroniki. 8 marca 1804 roku urodził się amerykański astronom Alvan Clark. Przez niemal połowę swojego życia był on portrecistą oraz grawerem. W wieku 40 lat zajął się jednak produkcją teleskopów. Jego firma pracowała przy produkcji soczewek m.in. dla Lick Observatory, 91 cm, do dziś trzecia największa na świecie, oraz Yerkes Observatory, 100 cm, największy udany refraktor. Zmarł 19 sierpnia 1887 roku. Na jego cześć nazwany jest jeden z kraterów marsjańskich. 8 marca 1914 roku urodził się radziecki fizyk i kosmolog białorusko-żydowskiego pochodzenia Jakow Borisowicz Zyldowicz. Jego prace dotyczyły głównie kosmologii, fizyki termojądrowej oraz zjawisk hydrodynamicznych. Brał udział m.in. w programie tworzenia radzieckiej bomby jądrowej. Od wczesnych lat 60. XX wieku zajmował się astrofizyką oraz kosmologią. Jako pierwszy, niezależnie od Edwina Salepetera, zasugerował, że dyski akrecyjne wokół czarnych dziur mogą być odpowiedzialne za wielkie ilości energii emitowane przez kwazary. Zyldowicz pracował również nad teorią ewolucji gorącego wszechświata. Razem z Rashidem Sunajewem przewidział, że mikrofalowe promieniowanie tła powinno podlegać odwrotnemu rozpraszaniu Comptona. Naukowiec przyczynił się dzięki temu do rozwoju kosmologii klasterów. W badaniu wielkoskalowych struktur wszechświata pomogło również używanie teorii perturbacji Langera. Kosmolog przyczynił się również do teorii parowania czarnych dziur, kiedy to podczas wizyty Stephena Hawkinga w Moskwie w 1973 roku Zyldowicz pokazał mu, że wirujące czarne dziury powinny emitować oraz tworzyć cząsteczki. Zyldowicz zmarł 2 grudnia 1987 roku. 9 marca 1934 roku urodził się radziecki pilot i kosmonauta Jurij Gagarin. Znany na całym świecie jako pierwszy człowiek w kosmosie. Osiągnął to na pokładzie statku kosmicznego Wostok 12 kwietnia 1961 roku. 9 marca 1961 roku wystartował statek Korabl Sputnik 4, znany również jako Sputnik 9. Był to lot testowy dla statku Wostok, na którego pokładzie leciał manekin Iwan Iwanowicz, pies Czernuszka, kilka myszy oraz świnka morska. Start miał miejsce o godzinie 6.29 z kosmodromu w Bajkonurze. Statek z powodzeniem osiągnął niską orbitę ziemską, a następnie został zdeorbitowany nad Związkiem Radzieckim. Po lądowaniu o 8.09.54 statek odzyskano. Osobno lądował natomiast manekin, ponieważ w trakcie misji przetestowano system katapultowania.
Cała misja trwała godzinę i 41 minut. 9 marca 1974 roku lądownik radzieckiej misji Mars 7 zbliżył się do Marsa na odległość 1300 km. Statek miał wylądować na powierzchni planety, jednak prawdopodobnie z powodu awarii tranzystorów jedynie ją minął, wchodząc ostatecznie na orbitę okołosłoneczną. Była to ostatnia radziecka sonda typu M73. Na jej pokładzie znajdowały się dwa francuskie eksperymenty naukowe, Gemio-S i Gemio-T, które miały mierzyć strumień promieniowania kosmicznego oraz wiatr słoneczny. 9 marca 1997 roku, podczas zaćmienia Słońca w Chinach, Mongolii i we wschodniej Syberii, zaobserwowana została kometa Hale-Bopa. Prawdopodobnie najszerzej zaobserwowana w XX wieku oraz jedna z największych od dziesiątek lat. Została odkryta 23 lipca 1995 roku niezależnie przez Alana Hale'a oraz Thomasa Bopa. Była ona widoczna gołym okiem przez 18 miesięcy, czyli dwa razy dłużej niż wielka kometa w roku 1811. Po raz pierwszy Hale obiekt o jasności 10,5 magnitudo zaobserwował niedaleko klastra M70. Po zatwierdzeniu, że jest to kometa, obiektowi została nadana nazwa C1955. Analiza wykazała, że jądro komety miało około 60 km średnicy. Peryhelium kometa osiągnęła 1 kwietnia 1997 roku. Poprzednio do Ziemi zbliżyła się około 4200 lat wcześniej i mogła być zaobserwowana w starożytnym Egipcie za rządów faraona Pepiego II. W piramidzie Pepiego w Sakarze znaleziono inskrypcję wspominającą o gwieździe z długimi włosami. 9 marca 2011 roku prom kosmiczny Discovery wylądował po raz pierwszy w historii. Był to koniec misji, która wystartowała 24 lutego tego samego roku. Jej celem było dostarczenie modułu Leonardo, LC-4 oraz Robonaut 2 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Prom Discovery był trzecim w pełni sprawnym wybudowanym przez NASA wahadłowcem. Przez 27 lat użytkowania odbył 39 lotów, co czyni go najbardziej wyeksploatowanym statkiem kosmicznym w dotychczasowej historii. Łącznie w przestrzeni kosmicznej spędził niespełna rok. Pełnił zarówno misje badawcze, jak i transportowe. Jedną z najbardziej znanych było wyniesienie na orbitę kosmicznego teleskopu Hubble'a oraz drugiej i trzeciej misji serwisowej. Nazwa Discovery została wybrana w nawiązaniu do nazw okrętów odkrywców z przeszłości. Okrętami o nazwie Discovery pływali m.in. Henry Hudson, James Cook, brytyjska ekspedycja arktyczna czy antarktyczna ekspedycja Discovery. 19 kwietnia 2012 roku Discovery został powitany w Stephen Udvar Hazy Center, które zostało jego ostatecznym miejscem postoju. 10 marca 1961 roku urodziła się amerykańska astronautka Laura Blair Sultan Clark. Przez NASA została wybrana w kwietniu 1996 roku. Następnie przeszła 2-letnie szkolenie i została zakwalifikowana jako specjalistka misji. Pierwszy lot kosmiczny odbyła w czasie misji STS-107 Columbia. Był to 16-dniowy lot naukowy. Załoga, pracując 24 godziny na dobę w systemie dwuzmianowym, przeprowadziła około 80 eksperymentów. Clark zajmowała się głównie biologią, m.in. ogrodnictwem kosmicznym. 1 lutego 2003 roku, 16 minut przed zaplanowanym lądowaniem, prom Columbia uległ wypadkowi, w wyniku którego zginęła cała załoga. Ostatnią wiadomością przekazaną przez astronautkę na Ziemię był e-mail wysłany z podkładu promu. Na jej cześć nazwana została asteroida, wzgórze marsjańskie w paśmie Columbia oraz wiele innych obiektów na Ziemi. 10 marca 1977 roku grupa naukowców składająca się z Jamesa Elliota, Edwarda W. Dunhama oraz Jessica Ming po raz pierwszy zaobserwowała pierścienie Saturna. Co prawda już w 1789 roku William Herschel twierdził, że zaobserwował pierścienie, jednak współcześnie uważa się, że są to zbyt ciemne obiekty, aby mógł faktycznie zaobserwować je w tamtym okresie. W roku 1978 zidentyfikowano 9 pierścieni. Dwa kolejne udało się potwierdzić w 1986 dzięki zdjęciom zrobionym przez Voyagera 2, a w zidentyfikowaniu kolejnych dwóch pomogły zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a.
Promienie 13 znanych pierścieni wahają się od około 38 tysięcy kilometrów do 98 tysięcy kilometrów. Pierścienie składają się prawdopodobnie głównie z lodu wodnego. System pierścieni Urana jest stosunkowo młody. Jego wiek szacuje się na 600 milionów lat. Spekuluje się, że mógł powstać w wyniku kolizji kilku księżyców okrążających planetę. Mógłby to być jeden z powodów, dlaczego pierścienie składają się głównie z dużych elementów przy relatywnie małym udziale pyłu. 11 marca 1920 roku zmarł Julio Garaviti Armero, kolumbijski astronom. W trakcie swojej pracy badał m.in. komety mijające Ziemię, w tym kometę Halleya, oraz obserwował zaćmienie Słońca w 1916 roku. Zajmował się również mechaniką nieba, co zaowocowało badaniem fluktuacji Księżyca oraz ich wpływu na ziemską pogodę, powodzie oraz czapy polarne. W późniejszym czasie Armero zajmował się ekonomią, pomagając swojemu krajowi podnieść się po wojnie domowej. Na jego cześć nazwany jest krater księżycowy Garavito. Wizerunek astronoma znajduje się na banknocie kolumbijskim peso o nominale 20 tysięcy.